Siostry i bracia, bardzo serdecznie witam i pozdrawiam was w dzisiejszy poranek w czwartek 29 kwietnia ze szczytna. Hasła wyznaczone do czytań z Biblią na co dzień znajdujemy w drugiej Księdze Mojżeszowej i w pierwszym liście Jana. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana Boga swego i mówił: Odwróć się od zaparczywości swego gniewu i użal się nad złem, jaki chcesz zgotować. Ludowi swemu. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. I drodzy, to jest niesamowicie dobra wiadomość, że mamy orędownika, adwokata, który wstawia się za nami. Podobnie jest w sądzie. Po jednej stronie prokurator lub oskarżyciel, który załóżmy ten najgorszy scenariusz. Oskarża nas za czyn, który wyrządziliśmy. Wiemy, że nasza wina jest bezsprzeczna. Jednak mamy wspaniałego obrońcę. Nie musimy nawet odpowiadać na pytania. Nasz obrońca walczy za nas. On zna nas na wskroś, zna nasze wszystkie słabości. On broni nas, gdyż widzi nasze serce i nasze zamiary. Pan Jezus jest właśnie tą osobą, jest adwokatem, który wstawia się za nami i wspiera nas, bo jest przebłaganiem za nasze przewinienia. Umarł na krzyżu Golgoty za każdą i każdego z nas. Jego ofiara jest wystarczająca, aby przeprosić świętego Boga. Ofiara Pana Jezusa jest również święta, bo będąc w postaci człowieka, żył bez grzechu. Jako jest jedyna osoba na ziemi, Mógł ponieść skuteczną karę raz na zawsze, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Mamy orędownika, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Musimy zachować to jako fundament, fundament naszej wiary. On przyszedł do nas, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami. Wtedy go nie miłowaliśmy. On umiłował nas pierwszy. Ta miłość. Była jednostronna, nie była odwzajemniona. On powołał nas, mnie i ciebie tą przeogromną, nieopisaną, wielką miłością. My możemy jedynie przyjąć postawę celnika, który bił się w piersi i mówił: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Drodzy, mamy wspaniałego orędownika, mamy tego, który wykupił nas z niewoli grzechu. To jest i to był. Dar od Boga. Nie podchodźmy do tego tak lekkomyślnie, do tego niesłychanie wielkiego daru Jego życia. Spłacajmy nasz dług, będąc mu wiernymi, wiernymi Jego przekazaniom. Nie wracajmy ciągle do tego, co było, mówiąc: To nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, że grzeszę, gdyż przecież otrzymam przebaczenie. To naprawdę nie jest istotne. Dziękujmy Bogu. I uwielbiajmy go za jego łaskę, którą jesteśmy zbawieni. Za dar, że możemy wyjść z ciemności, upadków i grzechów i uczyć się jak być małym dzieckiem w Jezusie, uczyć się chodzić dzień po dniu. Wtedy nasze nogi umacniają się coraz bardziej i wiara wchodzi do naszego serca. On daje nam życie, daje nam mot do zwycięstwa oraz do takiego życia, jak On prowadzi. Daje nam życie, byśmy mogli wstępować w Jego ślady, byśmy mogli stać się godni nazwania Jego braćmi i siostrami. Dobrego, błogosławionego dnia.